W tym wideo poruszę problem trudnego, naprawdę trudnego obowiązku lekarza: zgłoszenia do Wydziału Komunikacji stwierdzenia padaczki u pacjenta. No, czy lekarz taki jak ja, czy jakiś neurolog na ostrym dyżurze, czy jakikolwiek inny, ma taki bezwzględny obowiązek. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I najpierw przeczytam dwa maile od moich czytelników. Mail pierwszy: Mam pytanie w związku z chorobą mojego męża. Jeżeli miał atak padaczki, zostało wezwane pogotowie, zabrano go na izbę przyjęć, ponieważ przy upadku uderzył głową o szafki i była potrzeba zszycia rany. Na wypisie zaznaczone jest, że był to atak padaczki. Oczywiście po szyciu został wypisany do domu. Czy szpital każdorazowo zawiadamia Wydział Komunikacji o ataku pacjenta, nawet nie wiedząc, czy tenże posiada prawo jazdy? A jeżeli tak, to czy lekarz ma obowiązek powiedzieć, że powiadomił tenże Wydział Komunikacji? Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Mail drugi. Yy, witam serdecznie. Mam 18 lat i chciałem zrobić prawo jazdy kategorii A2 i B jednocześnie, lecz na przeszkodzie stoi moja choroba, a mianowicie jest to epilepsja, na którą choruję od około 5 lat. Z powodu napadu raz zostałem już przewieziony do szpitala. I na chwilę tam zostałem po prostu w celu badań, ponieważ był to pierwszy mój atak. Drugi raz przyjechało pogotowie, dostałem zastrzyk i to było wszystko. Przy następnych atakach nie dzwoniono po pogotowie, ani też nie byłem z tego powodu w szpitalu, lecz przy najbliższym spotkaniu z moim neurologiem informowałem go o tym. Regularnie przyjmuję leki, Trileptan i średnio co, co, co roku mam badanie EG. No, Z tego co się domyślam, to badanie nie wychodzi zbyt dobrze. Napady średnio mam raz na rok, ostatni był miesiąc temu, a, a prawdopodobnie przyczyną była nieprzespana noc z okazji wesela. Tak mniej więcej wygląda moja sytuacja zdrowotna, i tu jest moje pytanie: jak zrobić to upragnione prawo jazdy? Od znajomych słyszę, że lekarze, którzy wykonują badania na prawo jazdy, nie wy wymagają żadnych dokumentów i bez problemu zaliczają ten mały, wielki krok w stronę naszego prawka. Czytałem jednak, że lekarz neurolog musi powiadomić kogoś o mojej chorobie i dokładnie nie wiem, jak to się dzieje i czy można gdzieś sprawdzić, czy to nie było zgłoszone. Bo nie chciałbym takiej sytuacji, nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, że przejdę badania lekarskie u lekarza uprawnionego, zrobię kurs, dam egzamin, zapłacę pieniądze, a przy wydawaniu dowodu, czyli prawa jazdy, pani w okienku powie mi, że niestety nie mogę tego prawa jazdy mieć. Oczywiście, biorę też pod uwagę, że po prostu na badaniach nie będzie się lekarz pytał o epilepsję, a ja po prostu sobie o niej zapomnę. Przypuszczam też, że mój lekarz nie odnotowywał nigdzie moich napadów zgłaszanych podczas wizyty kontrolnej. Czy można to jakoś sprawdzić? Kiedy był mój ostatni udokumentowany napad? Nie chcę go o to pytać, bo może mi jeszcze coś namiesza w papierach i będzie jeszcze gorzej. Proszę o pomoc w drodze do normalności. Pozdrawiam wszystkich, którzy też muszą walczyć. O normalne życie. No, aby było jasne, to już taka moja uwaga: że nie sądzę, aby ten lekarz-neurolog zaniedbał wpisania czegoś tak ważnego do dokumentacji medycznej, jak napad padaczki, który podałeś, także no, musiał być wyjątkowo mało sumienny. Natomiast sam temat o tyle mnie zaciekawił, ponieważ w rozporządzeniu ministra zdrowia z 2013 roku. Był stanowczy zapis, że lekarz, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u osoby ubiegające się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy, przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, niezależnie od okoliczności, powinien niezłocznie powiadomić organ wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami. No czyli tak, z urzędowego na Polski jednoznacznie kazano le każdemu lekarzowi, który rozpoznał padaczkę czy coś podobnego, zgłaszać takie przypadki do starosty, do Wydziału Komunikacji. I tak było do lipca 2014 roku. Sięgnąłem po ostatnie rozporządzenie z lipca 2014 roku i jest tam jedynie zapis, że w przypadku stworzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza-neurologa, w przypadku padaczki opinia neurologa jest konieczna. W przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości czy napadowych zaburzeń ruchowych, o symptomatologii padaczkowej, konieczne jest dokonanie oceny z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. I lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami. Czyli jak zauważyłeś, mówi się ciągle o konieczności badań neurologicznych, ale nigdzie nie ma obowiązku powiadamiania wydziału komunikacji. Takiego obowiązku oczywiście w akcie prawnym. Ponieważ tak szczerze wątpię, aby neurolodzy interesowali się rozporządzeniami o badaniach kierowców. No, być może część lekarzy spełnia ten obywatelski obowiązek tak niejako z rozpędu, no nie zdając sobie sprawy, że ten stan prawny się zmienił. No, a oni boją się po prostu konsekwencji nie zgłoszenia się takich chorych osób. Czyli powiedzmy, jest ostry dyżur, yy, przyszedł ktoś z padaczką, ten ktoś ma prawo jazdy i lekarz się po prostu boi, że jak nie zgłosi, a ten, tenże gentleman popełni pod wpływem padaczki, jakiś wypadek drogowy, no to lekarza wezmą za 4 litery. Tak uczciwie mówiąc, też nie jestem na 100% pewien, że nie przemycono tego zapisu do jakiegoś do jakiegoś innego aktu prawnego. No musisz sobie też zdawać sprawę, że jeżeli lekarz coś takiego napisze, jeżeli jednak sięgnie po potem długopis i napisze. To Wydział Komunikacji coś będzie musiał z tym zrobić, czyli wysłać się po prostu na badania do WOMP. Na wszelki wypadek pokażę Ci jeszcze cały załącznik dotyczący padaczki. Tu od samego początku do końca nic takiego zapisu, jaki był w poprzednim rozporządzeniu, nigdzie nie zobaczysz. Tym niemniej, czy masz jednak prawo zataić utratę przytomności z powodu padaczki lub jakiegokolwiek innego? I przynajmniej jak jesteś nowym kierowcą, po 20 lipca 2014 roku podpisujesz takie oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej. Oświadczam, że jestem świadomy konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku Wystąpienia u osób chorych na cukrzycę w pożeczuwaniu epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanej z kierowaniem pojazdami, i po drugie to, co nas bardziej tu interesuje, wystąpienia napadu padaczki lub drgawek. Natomiast takiego formalnego obowiązku nie mają kierowcy dopuszczeni wcześniej, a lekarze obecnie, ale to według mojej opinii, nie muszą już niczego pisać do Wydziału Komunikacji. Czyli powiedzmy, że ministerstwo cichaczem wycofało się z bardzo kontrowersyjnych zapisów no, stworzenie jakiejś policji lekarskiej, jakiejś milicji obywatelskiej lekarskiej w stosunku do swoich y, pacjentów, no, naruszało to jakieś relacje pacjent-lekarz, pacjent, pacjent lekarz. no jak, jak ktoś tam może powiedzieć o swojej padarce, jak wie, że ten lekarz zaraz chwyci za długopis i go podpierdoli do wydziału komunikacji, także otrzymywałem wiele takich maili, ludzie się krygowali, leczyli gdzieś tam pokątnie czy nie wiadomo jak? Natomiast wszystko robili, aby starać się powiadomić swojego lekarza. Oczywiście, w miarę rozszerzania się tej wiedzy o braku obowiązku napisania do Wydziału Komunikacji, wszystko wróci powiedzmy do takiego stanu sprzed 2013 roku. Czyli teoretycznie, chorzy sami mają obowiązek zgłaszać się do lekarzy na badanie, jak dzieje się z nimi coś złego. Prawda? Mają się zgłaszać do lekarzy uprawnionych do badań kierowców też. Szczerze mówiąc, przepis taki nieco utopijny, bardzo utopijny. Być może ustawodawca jest na tyle naiwny, że wierzy, że ludzie są na tyle naiwni, że sami tam pójdą siebie powiedzmy podtaśtać. No ale sam jestem ciekaw, jak będzie respektowane to w praktyce. Także idea jest taka, że kierowcy sami niedługo zaczną się zgłaszać, że popełnili wykroczenia drogowe. Uczniowie, że ściągali powiedzmy na maturze, żeby odniżyć jej punktację z matury, złodziej oddać ci co, to, to, co ukradł. Osoba na przykład, która, która ściągnęła nienależny VAT, ten VAT odda urzędowi skarbowemu, no i tak dalej, I itd., ITP, prawda? Na tym w sumie kończę. Jak to wideo w czymś Ci pomogło, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, Facebook, Google, nasza klasa. Jeżeli nie jesteś jeszcze moim widzem, to już teraz powtarzam, teraz dokonaj subskrypcji poprzez tutaj linki po mojej prawej, po twojej lewej stronie, jak patrzysz od strony monitora. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Ale reasumując, to wszystko jeszcze raz. Lekarz ma prawo napisać do wydziału komunikacji, ale jest to raczej na zasadzie takiego obywatelskiego obowiązku, czyli coś się dowiedział i powiedział, nie zataił, prawda? Jest to dokładnie tak, jak ty byś napisał, że ktoś choruje na padaczkę, a ty się o tym jakoś dowiedziałeś i w piśmie do wydziału komunikacji uprawdopodabniasz całą sytuację. Na przykład, powiedzmy, piszesz, że twój brat czy twoja siostra miała napad, bo sam to widziałeś. No, twój kolega został zwolniony z wojska i się pochwalił o tym przy czy, czy powiedzmy miało to miejsce w jakiejkolwiek innej sytuacji Także, bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym wideo